Siódemka. Polskie Radio w Kanadzie. A przegląd rocznic muzycznych w kalendarium muzycznym Siódemki otwierają 2 stycznia urodziny... Światła znów jasno rozbły... popularnej niegdyś piosenkarki Ewy Śnieżanki. Rzadko ją gramy, może z raz na rok, więc dzisiaj ta okazja. Pragnę się skłonił i odejść ma już. Palcem tak nierzeczywisty, ta burza uczuć wspaniała. Tyle trwać ledwie by miała, gdy we mnie wszystko zawołać chce. Nie, ach nie, ja nie tak bym chciała. Nie, to nie był wcale nasz ostatni walc. Nie ostatni raz trzymałeś mnie w ramionach. Mogło ci się może nawet wydać tak, lecz tak nie jest, wkrótce o tym się przekonasz. Po walcu Ewy Śnieżanki teraz odrobina rhythm and bluesa. W 1955 roku w Memphis 5000 ludzi uczestniczyło w pogrzebie czarnej gwiazdy, jaką był Johnny Ace. Artysta ten zastrzelił się tydzień wcześniej, grając sam ze sobą w rosyjską ruletkę. Dosyć trudno wygrać w ten sposób. A to nie pierwszy i pewnie nie ostatni taki przypadek. Always and forever, I'll love just you. Just promise me, darling, your love in return. Make this fire in my soul, dear, forever burn. My heart's at your command. Making you happy is my desire, dear. Keeping you is my goal. I'll forever love you the rest of my days. I'll never part from you and your loving way. Dzisiaj skaczemy po gatunkach muzycznych jak z kwiatka na kwiatek. 1962 rok, popularny w Ameryce zespół folkowy z Nowego Jorku, miłujący bez skrępowania idee komunistyczne. Zespół Weavers został wystawiony na próbę w czasach zimnej wojny, bo kazano mu złożyć przysięgę na piśmie, że nigdy jego członkowie nie byli członkami partii komunistycznej. A kiedy odmówili, bo odmówili, to trafili na czarną listę programów telewizyjnych i wytwórni płytowych. Dzisiaj ze swoimi sympatiami mieliby jak w raju. To była uwielbiająca czerwony kolor grupa Weavers, a teraz rok 1963 i urodziny człowieka, który stworzył stare, ale jakże dobre małżeństwo. To Krzysztof Myszkowski, wokalista, gitarzysta, kompozytor, no i założyciel i lider zespołu Stare Dobre Małżeństwo, zespołu, który założyli studenci Uniwerka Poznańskiego i który kontynuuje najlepsze tradycje polskiej poezji śpiewanej.
bywali w naszym studiu, ale dzisiaj będą wyłącznie pod postacią piosenki. Zrozum to, co powiem, spróbuj to zrozumieć dobrze. Jak życzenia najlepsze, te urodzinowe albo noworoczne, jeszcze lepsze może. O północy, gdy składane, drżącym głosem niekłamane, z nim będziesz szczęśliwsza, dużo szczęśliwsza będziesz z nim. Ja cóż, włóczęga niespokojny duch, ze mną można tylko pójść na wrzosowisko i zapomnieć wszystko. Jaka epoka, jaki wiek, jaki rok, jaki miesiąc, jaki dzień i jaka godzina kończy się, a jaka zaczyna. Drugi stycznia 64 roku Amerykanie po raz pierwszy usłyszeli piosenkę She Loves You zespołu The Beatles, którą zobaczyli w telewizji i lekko ich zatkało. To był początek ogromnej popularności tego zespołu, nazywanej Beatlemanią, jaka przetoczyła się również przez Amerykę Północną. Byli Beatlesi jeszcze w czwórkę, jeszcze razem, bo 2 stycznia w 1971 roku George Harrison jako pierwszy z nich trafia ze swoim albumem solowym na wierzchołek Billboardu i zostaje tam 7 tygodni. Bardzo udaną okazała się płyta All Things Must Pass, otrzymała 6-krotną platynę. Zawierała kilka genialnie pomyślanych przebojów. Oto jeden z nich. W kalifornijskim mieście Agoura Hills urodził się Douglas Robb, główny wokalista amerykańskiego zespołu rockowego Hoobastank. And is you.
roku 1979 w Nowym Jorku rozpoczął się proces Syda Viciusa z grupy Sex Pistols, oskarżonego o zamordowanie swojej dziewczyny Nancy. Nie doczekał ogłoszenia wyroku. Miesiąc później zmarł w wyniku przedawkowania heroiny. To jest zapomniana amerykańska grupa Spirit i za chwilę związana z nią historia. W 1997 lider tego zespołu, 45-letni Randy California, ginie na wybrzeżu Hawajów podczas surfowania, ratując swojego 12-letniego syna, którego porwał prąd morski. Syna uratował, ale sam utonął. Jeszcze rok 2019. W wieku 76 lat umiera Daryl Dragon. Męska połowa popularnego w latach 70. duetu Captain and Tennille. Mieli 9 przebojów na liście Billboardu, ale ten... Love Will Keep Us Together był największy.